Jesteś zbyt idealny, dlatego żadna dziewczyna ciebie nie chce. Witam. Jeden z najczęstszych powodów, dlaczego żadna dziewczyna nie chce dać ci numeru na ulicy, żadna dziewczyna nie chce z tobą dłużej się spotykać, żadna dziewczyna nie chce być twoją dziewczyną, żadna dziewczyna nie chce być z tobą w stałej relacji. I dzieje się tak dlatego, bo jesteś zbyt idealny. Zazwyczaj jest tak, że dzisiejszy świat promuje bycie ideałem. Idź na siłkę, zrób sobie perfekcyjną rzeźbę, zarób pieniądze, z pieniędzmi będziesz najlepszy, będziesz ponad wszystkimi. Pieniądze dadzą ci sukces z kobietami i tak dalej, i tak dalej. I po prostu ludzie idą w to, łykają to. I największy problem jest tutaj taki, że większość facetów są przez to tacy sami. Nosicie te same ciuchy. Ubieracie się tak samo. Macie tak samo dużo pieniędzy. Macie te same auta. Jesteście takimi samymi facetami, pomimo tego, że tobie wydaje się, że nie, ty jesteś inny, ty podejdziesz do niej inaczej, ty pokażesz, że jesteś niedostępny, ty pokażesz, że masz dużo dziewczyn. I gdy dziewczyna jest super atrakcyjna, to powiem ci tak. Dla niej jesteś nudny, bo większość facetów, którzy do niej zagadują, właśnie zagaduje tak jak ty. I tobie może się wydawać, że ty jesteś wyjątkowy, że ty podszedłeś do niej inaczej, ale każdy właśnie tak sobie myśli, wiesz? Każdy tak myśli i dlatego każdy tak podchodzi, każdy zaprasza ją w te same miejsca, każdy z nią rozmawia tak samo, każdy jest ubrany tak samo, styl, dobra, jestem drwalem, zapuszczę brodę i tak dalej, zrobię sobie tatuaże, tutaj tego, wezmę sobie, ubiorę koszulę i tak dalej. No i podejdzie do nich takich pięciu gości i ona żyga, żyga imidżem drwali, no nie? I nawet jeśli z tym pierwszym się spotka, no to problem jest później. Problem pojawia się w momencie, gdy ty zaczynasz rozmawiać z dziewczyną. I większość facetów, gdy dostanie tą szansę od kobiety, tutaj się wykłada, bo wszyscy rozmawiacie tak samo. I ona może udawać zainteresowanie, że tak, tak, słucham cię, fajnie, tego, ale ona wie, że ty jesteś kolejnym gościem, który mówi tak samo. I powiem ci, kiedy to zrozumiałem. W momencie, gdy zacząłem poznawać dużo dziewczyn, zacząłem się z nimi umawiać. Czasem po prostu codziennie umawiałem się z inną przez tydzień, no nie? I po pewnym czasie, gdy tych dziewczyn naprawdę przerobisz dużo, pójdziesz na spotkania, to zobaczysz, że te wszystkie dziewczyny są takie same. Wiesz? Wszystkie te dziewczyny są takie same. Samo to, zobacz, sprawdź mnie. Podejdź do 100 dziewczyn z jednym tekstem. Jeden tekst powiedz, nie? Cześć, ładnie wyglądasz. I zobaczysz, że wszystkie dziewczyny po pewnym czasie będą mówiły to samo. Rozumiesz? Będą mówiły to samo. A, dziękuję, sorry, ale mam chłopaka, śpieszę się, nie mam czasu, dzięki, to fajne, ale mam chłopaka, mam męża, nie jestem zainteresowana. I zobaczysz, że ciągle będziesz słyszał te same odpowiedzi. I to będzie dla ciebie nudne. Po prostu już będziesz taki miał... Ojejku, i co z tego, że super wygląda, jak i tak większość dziewczyn tak samo wygląda. Te same makijaże, te same fryzury, te same ciuchy, te same torebki, te same buty, no nie? Te same gadki, te same zachowania. I po pewnym czasie naprawdę te laski ciebie nudzą. Nie mają dla ciebie nic ciekawego do zaoferowania, wiesz? Ciebie to nudzi. I spotykasz się z tą dziewczyną, okej, okay, jest super ładna, ale co z tego? Co z tego, że jest super ładna?
Ona jest nudna. Niczym ciebie nie zaskakuje, wiesz? Niczym. I teraz, w momencie, gdy działasz, podrywasz dziewczyny, no to po pewnym czasie pojawia się taki, no, unikat, no nie? Dziewczyna inna, jakby to powiedzieć, totalnie odklejona od świata, po prostu inna. Jednym się to przykładowo nie podoba, ale ja uwielbiam takie dziewczyny. Dziewczynie totalnie inne. Dziewczyny, które ubierają się totalnie inaczej, mają taki swój świat, nie zawsze akceptowany przez społeczeństwo, na które zostały nałożone iluzje. Ja w takich dziewczynach zawsze, wow, jesteś niesamowita, naprawdę. Jesteś po prostu inna. Ja się chcę z tobą spotykać, wiesz? Po prostu ta dziewczyna jest totalnie inna. Wchodzisz do domu, przykładowo jakieś kadzidełka, wow, super, po prostu coś innego. Nie używa telefonu. Ma wywalone na jakieś Insta, Face'y, TikToki i tak dalej, rozumiesz? Wow! Ja też mam na to wywalone, no nie? To jak się skontaktujemy? Dobra, bądź tutaj, no nie? Bądź tutaj w piątek o tej i tyle. I się widzimy, wow! I zawsze mnie to pociągało, kręciło w dziewczynie, że jest inna, że jest totalnie inna. Że jest totalnie inna, totalnie inaczej się ubiera, rozumiesz? Wszystkie dziewczyny ubierają się przykładowo tak samo, czarne jakieś miniówy i tak dalej, a ona po prostu idzie w jakichś po prostu spodniach, jakichś takich, nie wiem, indyjskich, no nie? Takie jakieś wzorki tego, tu ma jakąś torbę z jakimiś, nie wiem, gwiazdami, jakieś takie 500 kolorów, wow, no nie? Wyróżnia się. Rozmawia z nią jest całkiem inna. Rozmawia ci, mówi ci o jakichś czakrach i tego. Wow, super! Nie jest taka jak inna, która gdzieś tam MTV i tak dalej, mainstream, popkultura, bla, bla, bla. Nuda. Zobaczy w telewizji jakiś teledysk, już się upodabnia, no nie? I chodzi takie po mieście, takich połowa, wszystkie, większość, no nie? To już z 200 metrów ja widzę laska, klubowiczka, to już wiem, jak ona się będzie zachowywała, więc jak będzie, wiem, jak będzie gadała, nuda, nuda. I tak samo jest z większością gdzieś tam facetów, no dla dziewczyny, która naprawdę jest super atrakcyjna, to uwierz mi, praktycznie non-stop jest zagadywana, non-stop jest zagadywana. Ja to wiem, bo mi wiele dziewczyn zawsze to opowiadało, no nie? No po prostu nie ma chwili, gdzie dziewczyna wychodzi z domu i ktoś do niej nie zagaduje. Po prostu przychodzi nawet sobie do baru, do koleżanki i koleżanka się spóźnia. I siedzi na nią, czeka. I już to się dosiada, już to się jej drinka stawia. I po prostu standard, no nie? Standard. W pracy, gdzieś tam ktoś tego, no nie? I tak dalej, każdy. I dla niej po prostu to jest nuda. To jest nuda. To jest naprawdę nuda. Ty tego może nie widzisz, bo może w życiu miałeś jedną dziewczynę i tak dalej. To dla ciebie wszystko jest nowe, świeże, no nie? Tobie się wydaje. Poza tym, jeśli ubierasz się tak, jak gdzieś tam zobaczysz w telewizji, no to już jesteś po prostu schemaciorem, no nie? To już laski po prostu, o ja, kolejne, kupił takie, to już po prostu musisz się ubierać po swojemu, rozumiesz? Wchodzisz do sklepu, czy nawet idziesz na jakieś lumpy i po prostu niech poniesie cię fantazja. Ubierz się tak, jak chcesz. Bądź sobą. Nie ubieraj się tak, jak zobaczysz gdzieś tam. O, film obejrzysz, o, to jest super, o, ci mają taką fryzurę, wow, to ja już robię, bo to jest modne. I powiem ci, spoko, na niektóre laski to zadziała, no nie, które chcą mieć jakieś tam, oglądają tego, no nie, ale no to weźmie sobie jednego, dwóch gości, a później że to będzie nudne, no nie. Po tym, jak z nią rozmawiasz.
Jeśli słuchasz jakichś podcastów o uwodzeniu, ktoś ci tam mówi, co masz powiedzieć, to uwierz mi, że 1000 innych osób też słuchało ten podcast i ze 100 osób pójdzie na ulicę i powie ten sam tekst. Powie ten sam tekst, no nie? Ale to już nie chodzi o tekst, no nie? Ale będziesz rozmawiał tak samo jak inni, bo po prostu słuchasz to, no nie? I jesteś nudny. I dziewczyna po prostu, no, nie ma tego feelingu, żeby się z tą spotkać. No, fajnie, no. No. Naprawdę, jesteś nudny, jesteś za idealny. Sukces u mnie zaczął się w momencie, gdy ja to zrozumiałem. Zacząłem się ubierać po swojemu, zacząłem po prostu rozmawiać po swojemu, zacząłem zachowywać się tak, jak ja lubię, a nie tak, jak ktoś na mnie gdzieś tam wywiera wpływ, no nie. Mam to gdzieś, czy przykładowo mam puścić dziewczynę pierwszą przed drzwi, czy drugi. Zobacz, to jest iluzja, to jest program. Zaprogramowano cię, że musisz puszczać dziewczynę jako pierwszą. Bo jest zaprogramowany jakiś dżentelmen, w ogóle kto to jest, to nie ola, ola, olej, to jest program. Bądź sobą, wchodzę pierwszy, no nie? Mam ochotę, wchodzę pierwszy, no nie? Czemu ona ma wchodzić pierwsza? Do siebie wchodzę pierwszy, no nie? Bum. Do restauracji wchodzę pierwszy, wchodzę tak jak chcę. Jeśli ona idzie z przodu, otwiera drzwi, wchodzę za nią, no nie? Po co jakieś robić, jakieś scenki, jak otwieram, wchodź tu, płaszcz ci ściągaj, no what the fuck, no nie? Sama se ściągnij ten płaszcz. Jeśli będzie chciała, żebyś jej pomógł, to mówię, to pomóż mi, no nie, weź złap tego, okej, nie ma problemu, jest komunikacja, no nie? Ale nie jakiś program, to jest nudne, tak robi 99% gości. Dlatego laski nic z nimi nie chcą, no prześpi się, okej, fajnie, ale to jest nudne. Wszyscy chodzą na siłkę, no nie? Dla lasek już żygają. Jejku, żeby tylko na siłkę nie chodzi. Jejku, już wolę mieć gościa z lekkim brzuchem, ale żeby tylko o siłce nie gadał, no nie? No bo one już żygają gościami, strongmanami, którzy wyrzeźbione, a siłka tego, no nie? Nuda. One żygają już autami jakimiś super ładnie wyglądającym. Weź jakimś starym gratem. Wyjedź, no nie, ona wow, ale wow, kosmo, co to za old school, wow, to twój, super, no nie, i laska podjarana, a nie ciągle jakieś najnowsze Audice, jakieś Mercedesy, no nie, Ford Mustang, teraz to jest na tobie, topie, no nie. I to jest nudne, na takie materialistki pamięci zawsze to ruszy, bo one na hajs lecą, one tam tylko, żeby coś się świeciło, no nie, złota marchewka przed nią i osioł idzie. Bum. To tak, to takich lasek nie chcesz, no nie? Bo później pójdzie do innego. Ktoś poświeci dwoma marchewkami, ona pójdzie tam. Dlatego mówię, przestań być idealny. Przestań ubierać się tak jak wszyscy. Ubierz się po swojemu. Chcesz, ubierz sobie koszulkę jakiegoś, nie wiem, Wiedźmina, Pokemony. Po prostu olej to, idź to, no nie? Lubisz to. Bądź sobą, naprawdę. Lubisz skórę, ubierz skórę, po prostu ubierz się po swojemu. Tak jak czujesz, wiesz? Tak jak czujesz się w tym dobrze. Lubisz chodzić jak żołnierz, kup sobie moro i tak dalej, idź w miasto. Bądź inny. Przestań być ideałem. Ideały dla kobiet to jest nuda. Nie ma nic złego, jak nie masz sześciopaka, rozumiesz? Nie ma nic złego. Nie ma nic złego, jak masz włosy lekko odstające i tak dalej. Nie trendy fryzura. Nie ma nic złego, jak po prostu nie masz trendy brody. Olej to, bądź sobą. Rozumiesz? Podchodząc do dziewczyny, też gadaj po swojemu. Po swojemu gadaj. Mów tak, jak ty czujesz. Nie podoba ci się coś, jej mów, no nie? Jesteś jakimś graczem, gadaj z nią jak z graczem, no nie? W swoim języku, nie bój się tego. Ile razy było tak, że podszedłem do panienki, słuchaj tego, podszedłem do panienki, ładna dziewczyna, a dziewczyna gdzieś tam jak o grach mi gada, no nie? O lolu, no nie? A ja nie gram w tą grę, nie grałem, no nie? No i nie było tematu, no i nie wyszło, no nie?
Ale jakbym grał w LoL-a, no nie, to pewnie byśmy mieli super tematy, no nie? No ale po prostu nie udawałem, wiesz? Nie udawałem, mówię, wiesz co, nie gram w te gry, no nie, mam je gdzieś, no nie? I ona mi opowiadała. No ale no, nie pykło, no nie? No jest i tak, no nie? Ale nie udawałem, rozumiesz? Nie udawałem, że gram, że to ja też, to ta... Nie? No nie, mam gdzieś te gry, no nie? Spoko, ale szanuję, chcesz, to se graj, no nie? Po prostu bądź sobą. Naprawdę. Nie musisz mieć najnowszego telefonu. Ja mam rozwalony wyświetlacz, no nie? Od, nie wiem, raz, drugi, trzeci upadł, no nie? I tak nie zmienia, bo mi się podoba. Dla mnie taki telefon ma duszę. Bo każde gdzieś tam stłuczenie, uderzenie, to jest jakaś historia, no nie? No i ja na przykład czasem wyciągam taki telefon i ale ty masz telefon, no a wiesz ile mam z nim historii, no nie? O, i laska już siada i słucha, no nie? No tutaj mi raz upadł, bo byłem gdzieś tam, no nie? I po prostu są opowieści. Tak samo samochód, no nie? No mój samochód jest poobijany, no nie? Ale ja go lubię. Ja lubię. Tu zderzak odstaje, tu niedokręcony, tu bok wgnieciony, no nie? Niewymyty. Ile razy mi dziewczyna myje auto? Chodź, jedźmy najmyjnie, proszę, ja ci zapłacę. Ja go wymyję, no nie? No dobra, chcesz, to jedź. Naprawdę. Ale dla mnie to auto ma duszę, no nie? Każde wgniecenie to jest jakaś historia. Tutaj mi jakiś królik wyskoczył, no nie, nie zahamowałem. Nie zahamowałem. Nawet nie chciałem. Jego problem. Mógł wyskoczyć chwilę później. No i tak dalej, no nie? Nie boję się tego. I komuś się nie podoba, ale ty masz obite to auto, weź to sprzedaj, no nie, weź tą, weź, nie, ja mi się podoba właśnie takie. Tu żarówka mi nie świeci, tu tego, no nie. Ty po prostu jest okej, okay, no nie. I dziewczyny, powiem ci, szukają takich ewenementów. Więc jeśli ty jesteś idealny, wchodzi do ciebie do domu, jest idealnie, super trendy, no to taki, to pomieszczenie nie ma duszy, no nie? Nie ma duszy. Wejdź sobie czasem do jakiegoś pomieszczenia, do jakiejś osoby, jakiejś starszej rodziny. Zobacz, że czasem te pokój ma duszę, po prostu czas się zatrzymał. Wchodzisz, a tutaj jakieś szafki z PRL-u, wow, no nie? No wchodzisz, no nie, jakąś, dostajesz jakąś szklankę z PRL-u, babcia ci robi gdzieś tam, wow, jestem w innym miejscu. Jestem w innym miejscu. A teraz wchodzisz do większości lasek takich, to wszystko jest tak samo, no nie? Moda jest teraz na białe meble w kuchni i wszystkie robią. I wchodzisz, białe meble. I ty też białe, ojej, jakie to jest nudne, no nie? Nudno jest u ciebie, nie? Co z tego, że jest nowocześnie? Jest nudno. Po prostu jest tego za dużo. Tak samo ty, jesteś za idealny, dlatego laski no nie reagują na ciebie. Tak jak powinieny. Ja tego mówię, przestań być idealny, naprawdę. Przestań być idealny. I zobaczysz, jak to kręci laski. Bycie oryginalnym, bycie sobą. Mam nadzieję, że zrozumiałeś, trzymaj się i do usłyszenia.